pojawił się w Polsce z wizytą parodniową prezydent Chin. Tu także doszło do poważnych spotkań, między innymi do przesądzenia, że Polska będzie udziałowcem Azjatyckiego Banku Inwestycyjnego. Jesteśmy jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który jest udziałowcem wprawdzie na niedużą kwotę, ale ma to wymiar nie tylko symboliczny, ale ważny dla inwestycji. No i wszystko wskazuje na to, że Chiny wypatrują w Polsce. Jak to wszędzie, Amerykanie. Nosa wsadzą, są wścibscy Amerykanie. Na Europę. Ta idea jednego pasa, jednej drogi, ona dotyczy szeroko rozumianej infrastruktury, a więc tu chodzi zarówno o trasę kolejową i porty przeładunkowe, także drogi kołowe, porty lotnicze, no i wreszcie także drogę morską. Chińczycy rozumieją to bardzo szeroko, a ponieważ są pierwszym eksporterem świata i wywożą zasadniczą część swojej produkcji poza granice swojego kraju, no to szukają takich dróg transportu, które byłyby możliwie najatrakcyjniejsze. Jeżeli chodzi o transport morski z Chin, no to on do portów w Europie trwa przynajmniej 40-50 dni. Natomiast już przejazd pociągu z Chin choćby do Polski, taki pociąg jeździ, takich transportów w tym roku będzie około 400-500 takich pociągów przejedzie z Chengdu, to jest takie duże miasto w Chinach, do Łodzi. To jest przedsięwzięcie realizowane komercyjnie już od jakiegoś czasu, ale to pokazuje, jakie są możliwości. No i chodzi teraz o to, żeby rzeczywiście tę infrastrukturę rozwijać. No Polska, ponieważ zapadła decyzja dotycząca centralnego portu lotniczego, który byłby gdzieś zlokalizowany pomiędzy Warszawą i Łodzią. Został powołany pełnomocnik w randze ministra do budowy tego centralnego portu. On towarzyszy pani premier Beacie Szydło w wizycie, która właśnie trwa w Chinach. No jest to przedsięwzięcie za kilkadziesiąt miliardów złotych i wprawdzie nie mówimy tego wprost, no ale w podtekście można odczytać, że chodzi o to, żeby prawdopodobnie Chińczyków w jakiś sposób zaangażować w tę inwestycję. Jak powiedziałem, Chiny są wielkim krajem, pierwszym eksporterem świata, krajem niesłychanie w konsekwencji zasobnym w środki finansowe. Mają kilka państwowych, wielkich funduszy inwestycyjnych dysponujących setkami miliardów dolarów. No i oczywiście to nie oznacza, że oni są gotowi rozrzucać te pieniądze po Europie czy po świecie. Bardzo racjonalnie gospodarują pieniędzmi. Zresztą Chińczycy są znani i z tego, że są niesłychanie pracowici, ale niesłychanie racjonalni, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ale wszystko wskazuje na to, że właśnie te wątki inwestycji infrastrukturalnych są takim głównym przesłaniem wizyty pani premier Beaty Szydło w Chinach. Więc ja jestem optymistą. Oczywiście przy okazji toczą się rozmowy naszych ministrów, między innymi dotyczy także to polskiego rolnictwa. Udało się już odblokować polski eksport na przykład jabłek do Chin. Tam jest niesłychanie skomplikowana procedura dopuszczania czy otwierania rynku na określone produkty. Zabiegamy o to także, żeby polska wieprzowina dotarła na ten rynek, więc tego rodzaju wizyta na najwyższym szczeblu, w sytuacji, kiedy te związki pomiędzy obydwoma krajami już są ustanowione jako strategiczne, bo wtedy zapadło to podczas wizyty prezydenta Chin w Polsce. Więc to oczywiście otwiera wiele furtek w takim kraju, gdzie
wielkich przedsięwzięciach tak naprawdę o charakterze komercyjnym decyduje jednak chiński rząd. Więc jestem optymistą i rzeczywiście liczę na to, że te porozumienia będą krok po kroku realizowane i że Polska będzie w stanie sprostać oczekiwaniom Chińczyków, bo oni, jeżeli już się zdecydują na realizację jakichś przedsięwzięć, to trzeba się zachowywać niesłychanie sprawnie, żeby sprostać ich oczekiwaniom. Więc ponieważ oni budują u siebie tysiące kilometrów autostrad w sytuacji, kiedy my mamy problemy z budowaniem setek kilometrów, to pokazuje, że potencjał tego kraju jest rzeczywiście przeolbrzymi. Ale w związku z tym, że te relacje są właśnie na najwyższym poziomie, jak widać, te wszystkie wizyty przebiegają w bardzo dobrej atmosferze, to właśnie stąd ten mój optymizm. A pan doktor pamięta, że za rządów Platformy zaprosiliśmy Chińczyków, żeby budowali autostrady i nie wiem, uciekli, bo jak zobaczyli warunki czy umowy, tak można powiedzieć, zarząd trochę ten żartobliwie. Kontrakt, wie ojciec, jest owiany taką tajemnicą i rzeczywiście w Polsce to było sprzedawane jako kompletnie nieudana inwestycja chińska, ale z tego co wiem, to jednak te sprawy miały drugie dno, że ówczesna dyrekcja dróg krajowych i autostrad postawiła Chińczykom warunki nie do spełnienia, że nie byli w stanie znaleźć sobie podwykonawców. Na przykład jeżeli chodzi o zamawianie asfaltu, to żaden z producentów asfaltu w Polsce tego asfaltu nie chciał im sprzedawać, więc podpisywali jakieś kontrakty wręcz z Estonią na dostawę asfaltu. W związku z tym to przedsięwzięcie okazało się mnie nieudane, ale to wynikało prawdopodobnie z tego, że budujące tutaj drogi firmy, szczególnie te zachodnie, uznały Chińczyków za nieprawdopodobną konkurencję i doszły do wniosku, że lepiej doprowadzić do sytuacji, żeby oni zrezygnowali z tego kontraktu, niż ten kontrakt był realizowany. Więc nie chciałbym tego wątku, nad tym wątkiem się rozwodzić, ale odnoszę wrażenie i takie teksty pojawiały się także, że ta sprawa rezygnacji Chińczyków miała drugie dno i właśnie sprawy potoczyły się nie najlepiej dla tego przedsięwzięcia. Natomiast to, co teraz się dzieje, rzeczywiście otwiera jakby nową erę. Widać, że ten kraj jest rzeczywiście zainteresowany bliską współpracą z Polską, że wręcz uznał Polskę za taki centralny przyczółek w Europie Środkowo-Wschodniej na Europę Zachodnią i że rzeczywiście powinniśmy te kontakty hołubić z nadzieją, że potrafimy sprostać wymogom Chińczyków. Bo tutaj dla nich będzie bardzo ważny czas. Oni, jeżeli nastąpi, tak jak powiedziałem, przesądzenie, że angażują się w jakiś projekt, wkładają to pieniądze, chcą go realizować, no to nie może być tak, że po naszej stronie następują jakieś wielomiesięczne czy wieloletnie zwłoki. Musimy reagować na czas, być przygotowani do tych rozmów, bo Chińczycy, jeżeli do czegoś przystępują, to są przygotowani w szczegółach. To już wiem z przebiegu dotychczasowych wizyt i rozmów z nimi. A jak już tak w skrócie można zdefiniować taką rzeczywistość tak dla naszych słuchaczy, bo to jest Chińska Republika Ludowa, czyli można powiedzieć komunistyczny kraj, ale właśnie gdzieś słyszałem taką opinię, że tam komunistów po prostu przekonała ekonomia. No, otrzymali pieniądze, otrzymali jakieś tam udziały w spółkach, firmach, no i to pozwoliło przeżyć taką rewolucję spokojną, prawda, że nazwa jest dalej ludowa, ale jest to kraj... Tak, tam rzeczywiście relacje są zupełnie rynkowe, kapitalizm, można powiedzieć, hula. W ogóle nie ma żadnego porównania do tego, co się dzieje w Europie, bo dość powiedzieć, wprawdzie te wzrosty PKB w Chinach są teraz troszeczkę mniejsze, ale troszeczkę mniejsze, to znaczy wynoszące 8-9 punktów procentowych rocznie wzrostu PKB. Wcześniej sięgało to kilkunastu procent. W warunkach europejskich czy w innych krajach takie wzrosty są niemożliwe. Ja przypominam, że jeżeli wzrost gospodarczy w tym roku w Polsce sięgnie 4%, to będziemy niesłychanie zadowoleni i będziemy liderem w krajach Unii Europejskiej, a tam ten wzrost zapewne będzie dwukrotnie wyższy, więc to pokazuje, jak błyskawicznie rozwija
rozwijają się Chiny. One nadrabiają zaległości. To już nie jest ten kraj sprzed 10 czy 20 lat. Tak jak powiedziałem, są pierwszym eksporterem świata. Mają gigantyczne nadwyżki w bilansie, w konsekwencji gigantyczne zasoby finansowe, ale starają się te zasoby finansowe sensownie lokować. Są bardzo silnie obecni w Afryce. Tam poszukują i źródeł surowców, i gruntów pod uprawy rolnicze, realizacje infrastrukturalne, bardzo mocno w wielu afrykańskich krajach, no ale oczywiście patrzą także z zainteresowaniem na Europę, bo to rynek 500 milionów dosyć zamożnych konsumentów. No a żeby tym rynkiem się zainteresować i rzeczywiście ulokować na nim produkty, to trzeba dosyć szybko je przewozić z Chin. I do tego potrzebna jest infrastruktura. Stąd ta idea właśnie tego tak zwanego jedwabnego szlaku i wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Jeszcze raz przypomnę, droga wodna, czyli transport morski, około 50 dni z Chin, a droga kolejowa 10 dni. A więc to jest pięciokrotnie krócej dla wielu towarów, szczególnie tych spożywczych. To jest rzecz, być albo nie być statkami. Raczej przewozić tego się nie powinno. Koleją, szczególnie w magazynach, w wagonach chłodniach, jest to po prostu możliwe. Stąd są zainteresowani przepustowością tej linii. Oczywiście do tego potrzebne jest i porozumienie z Rosją i innymi krajami, które leżą na tym szlaku, no ale tutaj właśnie w Polsce byłby to kraj właśnie docelowy. Stąd biegłyby kolejne nitki już na Europę Zachodnią. Więc wreszcie Polska zaczyna wyciągać korzyści ze swojego położenia. Zawsze mówiliśmy, że to położenie jest swoistą zmorą między Niemcami a Rosją. Okazuje się, że ono ma bardzo mocne atuty, jeżeli chodzi o tą światową logistykę. Możemy być dla Chińczyków przyczółkiem na Europę Zachodnią i mam nadzieję, że tej szansy nie zmarnujemy. Aby tak było. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był, przypomnę, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. A my już łączymy się z Radiem Watykańskim. Zapraszam na serwis Radia Watykańskiego. Audytur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek. Rozpoczęła się pielgrzymka Ojca Świętego do Fatimy. Jedzie tam w stulecie objawień Maryi. Jej przesłanie wciąż pozostaje aktualne. Potrzeba nawrócenia i modlitwy, aby świat mógł ocaleć, mówią czekający na papieża wierni. Przed odjazdem z Watykanu Franciszek spotkał się z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Astronomów i Kosmologów. Witamy 12 maja i zapraszamy na serwis informacyjny. Proszę wszystkich, by zjednoczyli się ze mną jako pielgrzymi nadziei i pokoju. Niech wasze ręce uniesione w modlitwie nadal podtrzymują moje. Z tymi słowami zapisanymi na Twitterze papież rozpoczął swą podróż apostolską do Fatimy. Będzie tam niespełna 24 godziny. Weźmie udział w uroczystościach z okazji stulecia objawień Matki Bożej oraz zaliczy w poszedł świętych dwoje z trojga dzieci, którym objawiła się Maryja. W Fatimie jest wysłannik Radia Watykańskiego, Beata Zajączkowska. Papież Franciszek nigdy wcześniej nie był w Fatimie. Swej obecnej wizycie nadał rys typowej maryjnej pielgrzymki. Stąd też, by nie odciągać uwagi wiernych od przesłania płynącego z Fatimy, nie zgodził się na odwiedzenie innych miast w Portugalii, choć zaproszeń napłynęło bardzo wiele. Stwierdził, że teraz nie czas ku temu i wyjaśnił, że jako pielgrzym nadziei i pokoju przybywa do tego wyjątkowego sanktuarium, by w tym trudnym dla ludzkości momencie
Matkę ponownie zawierzyć Maryi każdego z nas, prosząc ją, by wyszeptała każdemu: moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. Mimo niesprzyjającej deszczowej i wietrznej pogody, na spotkanie z Franciszkiem już od kilku dni przybywają ludzie z całego świata. Obrzeża miasta przemieniły się w wielkie pola namiotowe. Prawie 50 tysięcy Portugalczyków z najodleglejszych zakątków tego kraju pielgrzymowało tu pieszo. 120 kilometrów dzielące Lizbonę od Fatimy przeszli też Polacy. Ze sobą przynieśli biało-czerwoną flagę z napisem Credo. Przyleciałem do Lizbony, idę z Lizbony, jestem tutaj. Przez 5 dni jestem w trasie. Główną rzeczą jest taką, że to jest stulecie objawień fatimskich. Drugi już się nie dożyje. To jest takie uczczenie tego czasu, który się wydarzył, tych objawień wszystkich. Pomodli się na różańcu i tak się modla, tutaj specjalnie, ze wszystkimi intencjami, gdzieś, które ktoś mi przekazał i które sam niosę. Urzekło mnie to miejsce z uwagi na skupienie, ciszę, które tu są regułą taką. Znaczy aktualnym przesłaniem Matki Bożej to jest to: odmawiaj różaniec często, może nawet codziennie. To jest mój różaniec, no i tak wędruje ze mną, odmawiam go. Przede wszystkim to przesłanie odwagi. Odwagi do tego, żeby iść pod prąd dzisiejszemu światu, żeby walczyć o czystość, o swoje ideały, o swoje marzenia i trzymać się tego jedynego celu, którym jest życie wieczne. Bo jeżeli mamy ten cel, którym jest życie wieczne, to każde nasze ludzkie cele, które mamy po drodze, jeśli nawet nie wypalą i jeśli nawet coś się posypie i nie osiągniemy, a życie jest pełne porażek i trudności, to zawsze świadomość tego najważniejszego celu trzyma człowieka przy siłach, przy mocy do tego, żeby iść. I Matka Boża, ja ręczę drugą nogą, tą jedyną, którą mam, że jeżeli się jej mocno za rękę trzymamy, to pomimo różnych upadków w życiu, ona nam zawsze pomoże wstać i poprowadzi nas do Syna. W Fatimie prawie nie widać plakatów z wizerunkiem papieża. Odnosi się wrażenie, że najważniejsze przygotowania na spotkanie z czwartym już w tym miejscu następcą świętego Piotra po Pawle VI, Janie Pawle II i Benedykcie XVI mają charakter przede wszystkim duchowy. Specjalnym darem dla Franciszka jest ogromny różaniec ważący ponad 560 kg i mający kilkadziesiąt metrów długości. Umieszczono go na szczycie bramy wiodącej na plac sanktuaryjny. Jest to przypomnienie, że w tym miejscu 100 lat temu Maryja wzywała świat do modlitwy i to właśnie modlitwy różańcowej i że to wołanie cały czas pozostaje jak najbardziej aktualne. Jest to trudny czas i jest dookoła tyle wojen, które bagatelizujemy i warto się o to modlić, żeby to się troszkę uspokoiło. Różaniec, jego wielkość, taki przekaz, że sięga na cały świat. Maryja mówi nam, żebyśmy modlili się u różańca i pokutowali. O pokój na świecie się modlili. Te słowa ostatnio przemówiły do mnie: pokuty, pokuty, pokuty. Nawet ostatnio umieściłyśmy je w parafii. Nawrócenie. Pokuta i nawrócenie. No widać, co się dzieje w świecie, tak? Więc tak naprawdę, no nawrócenie, ale to tak odebrałam do siebie, że trzeba zacząć od siebie, tak? Nawracać się przez modlitwę, przez różaniec. W oczekiwaniu na papieża od samego świtu w sanktuarium odprawiane były msze w różnych językach na przemian z modlitwą różańcową. Tysiące ludzi przechodziło też na kolanach kilometrową dróżkę Łucji, prosząc o łaski lub też dziękując za nie. To stara tradycja związana z epidemią grypy, która po I wojnie światowej boleśnie doświadczyła Europę. Matka Łucji zachorowała na Hiszpankę, była bliska śmierci i Łucja wtedy przyszła tu ze swoimi dwoma siostrami i powiedziała: Matko Boża, my tu na kolanach przez 9 dni będziemy jako nowennę prosić o zdrowie i przejdziemy na kolanach do miejsca, gdzie nam się objawiła i żeby matka była zdrowa. Na pierwszy dzień przeszły 3 dziewczyny, wracają, mama siedzi na łóżku. Szczęśliwe, ale Łucja mówi: nie, to nie koniec. Powiedziałyśmy Matce Bożej 9 razy, musimy przejść 9. Pomimo, że mama zdrowa czeka z obiadem, to one cały czas przez 9 dni chodzą, żeby dopełnić ślubowania. I stąd nazwa Droga Ślubowań. I stąd ta tradycja. I stąd przychodzą ludzie na kolanach, gdy proszą o coś, albo dziękują za coś, albo przepraszają za coś. Ta otwarta wiara ludzi jest mocnym przesłaniem płynącym z Fatimy. W naszym świecie, który chce Boga wyrugować z codzienności, tu widzimy, że bez Niego nasze życie nie ma sensu, mówi siostra Joanna. Fatima
jest takim szczególnym miejscem, gdzie po prostu wszyscy wyznają swoją wiarę i to jest tak, tak normalne. Nie jest to jakąś nadzwyczajnością, po prostu to jest życiem. I chyba w moim odczuciu właśnie Fatima dzisiaj nas wzywa bardzo mocno właśnie do takiego życia, do odwagi, do stawania w prawdzie. Jestem chrześcijanką, jestem siostrą zakonną i mam być w zgodzie z tym żyć. Po prostu to wypowiadać swoją postawą, swoim życiem, swoim słowem, gestem. Tak, dla mnie Fatima dzisiaj jest takim znakiem bardzo mocnym dla świata, że można być odważnym, że można Jezusa wprowadzać w życie codzienne. Obecność papieża w sanktuarium w Fatimie jest dla Portugalczyków wielką radością i umocnieniem. Stara się on być w tych miejscach, które są ważne dla Kościoła, szczególne dla ludu Bożego, mówi ksiądz Eugeniusz Fasuga, spowiednik w sanktuarium. Myślę, że Portugalczycy mają trochę takie poczucie, że oni są na peryferiach Europy. Pomimo tego, że Fatima sprawia, że są w centrum Kościoła, bo oczy całe zwrócone są na Fatimę, na przesłanie Fatimy, tym bardziej dzisiaj, kiedy jest coraz więcej przemocy, tak trudnych relacji. I przesłanie Fatimy to przesłanie pokoju, modlitwy, nadziei, że Bóg jest ze swoim ludem, Bóg jest z ludźmi, również przez swoją matkę. Życie ich tutaj przyciąga, różne, zarówno radości, jak i smutki. Chcą się dzielić radościami z Matką Bożą i przez nią z samym Bogiem. Z pewnością zranienia to czas tak ogromnych zmian. Nie wszyscy potrafią się w tym znaleźć. Wiele ludzi cierpi z tego powodu, bo są coraz bardziej wyrzucani na margines społeczeństwa, nie zawsze zauważani ze swoimi potrzebami i przychodzą tu do matki, bo matka zawsze rozumie serce dziecka. I ta matka zawsze prowadzi nas do Jezusa. I często właśnie podczas spowiedzi, proszę księdza, nikomu nie mówiłem. To jest miejsce, gdzie ja mogę otworzyć moje serce, bo wierzę, że przez kapłana zwracam się do samego Pana Boga. Papieską pielgrzymkę poprzedziła fala modlitwy. Portugalczycy mówią, że przyniesie ona odnowę ich ojczyzny i wleje w ich serca nowego ducha. Podkreśla pracujący w Portugalii ksiądz Jan Stawicki, wskazując, że do jego kościoła zaczęło przychodzić więcej ludzi. Na pewno jakąś szansą odnowy. Wszyscy się mobilizują, jak papież Franciszek przyjeżdża do jakiegokolwiek kraju, a tym bardziej Portugalczycy, którzy są narodem bardzo wierzącym i bardzo maryjnym. I czasami się zastanawiam, kto jest bardziej maryjny, czy Polacy, czy Portugalczycy. Więc to na pewno coś, co nas łączy. Polacy z Portugalczykami jako ten naród maryjny i ta odnowa na pewno będzie bardzo w szerokim zakresie, dlatego że z okazji przyjazdu papieża, z okazji stulecia objawień fatimskich we wszystkich kościołach były prowadzone katechezy, rekolekcje. U mnie na przykład były 3 razy prowadzone 8-dniowe rekolekcje tylko na temat Fatimy. Przede wszystkim to ta odnowa duchowa. Widać, że ludzie niektórzy, którzy byli oddaleni od kościoła, bo jednak naród portugalski też ma skłonności do republikańskości. W związku z tym czuje się duży powrót ludzi do kościoła. Nawet na tej prowincji, gdzie ja tam właśnie pracuję, kościół, który ma 800 miejsc siedzących 3 razy w niedzielę, jest napełniony na małej parafii. Także widać naprawdę dużą odnowę. Od odwiedzenia kaplicy objawień i wspólnej z pielgrzymami modlitwy różańcowej papież rozpocznie swój pobyt w Fatimie. Wcześniej w wojskowej bazie lotniczej Monterreal, gdzie przyleci helikopterem z Lizbony, spotka się prywatnie z prezydentem Portugalii oraz pomodli się tam chwilę w ciszy przed wizerunkiem Matki Bożej Powietrznej, patronki portugalskiego lotnictwa. Poproszono go, aby przy tej okazji, tak samo jak Jan Paweł II, poświęcił 20 tysięcy różańcy. Z bazy lotniczej papież poleci helikopterem na stadion w Fatimie, skąd otwartym samochodem przejedzie do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, przed którą oczekują go rzesze wiernych z całego świata. Pierwsze kroki skieruje do kaplicy objawień. Tam odmówi przejmującą modlitwę o pokój. Jej tekst upubliczniło już sanktuarium w Fatimie. Franciszek określa siebie pielgrzymem światła, pokoju i nadziei. Wskazuje, że w tym szczególnym miejscu wychwala Chrystusa, nasz pokój, i błaga o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami. Po tej modlitwie papież uda się na kolację do swej rezydencji, która leży tuż przy sanktuarium. Wróci do kaplicy objawień jeszcze raz wieczorem, gdzie pobłogosławi świece, pozdrowi zebranych, po czym weźmie udział w modlitwie różańcowej. Jutro w czasie uroczystej Eucharystii da światu 2 nowych świętych, wynosząc do chwały ołtarze Franciszka i Hiacyntę. Ich obrazy kanonizacyjne już wiszą na fasadzie bazyliki.
Są one wyjątkowe, bo przedstawione w czarno-białych kolorach, co ma wyrazić niełatwe życie małych wizjonerów z Fatimy, ich cierpienie i wiarę w objawienia. Kanonizacja pastuszków będzie najważniejszym wydarzeniem tej maryjnej pielgrzymki Franciszka. Fatima, Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie. Nie należy bać się prawdy ani zamykać się na swoich pozycjach, ale z całkowitą pokorą akceptować nowości odkryć naukowych. Mówił papież do uczestników międzynarodowej konferencji o czarnych dziurach, falach grawitacyjnych i osobliwościach czasoprzestrzeni, jaka w tych dniach odbywała się w Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Castel Gandolfo. Franciszek spotkał się z nimi dziś rano, jeszcze przed wyruszeniem w pielgrzymkę do Fatimy. Idąc w stronę granic ludzkiej wiedzy, mówił Ojciec Święty, można przeżyć autentyczne doświadczenie Pana, który jest w stanie wypełnić nasze serca. W ogromie czasoprzestrzeni wszechświata człowiek może przeżywać zadziwienie i doświadczać swojej małości, podczas gdy z jego duszy wyrywa się pytanie psalmisty, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz. Albert Einstein lubił powtarzać, można by powiedzieć, że wieczna zagadka świata to jego zrozumiałość. Zaistnienie i rozumienie wszechświata nie są owocem chaosu czy przypadku, ale Bożej mądrości, obecnej jako początek Jego mocy przed dziełami Jego od dawna. Wspólnoty Kościoła katolickiego z Kazachstanu, Rosji i Azji Centralnej spotykają się w Karagandzie, aby wspólnie obchodzić uroczystości związane z setną rocznicą objawień w Fatimie. Oczekuję, że to wydarzenie będzie impulsem do przemiany życia tak, aby Bóg był przez nas jeszcze bardziej widoczny, mówi biskup tamtejszej diecezji Adelio del Oro. Punktem centralnym uroczystości będzie Eucharystia, której jutro rano będzie przewodniczył wysłannik papieski kardynał Paul Cordes. W czasie modlitwy zostanie odnowiony akt poświęcenia Kościoła w Rosji i Azji Centralnej Matce Bożej. W przypadku Rosji akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi ma szczególne znaczenie. W czasie objawień fatimskich Maryja prosiła bowiem o modlitwę w intencji nawrócenia Rosji, walczącej wówczas z religią. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Mamy już 16:30. Dziękujemy bardzo Radiu Watykańskiemu, a zapraszamy na audycję młodzież słuchającą Radia Maria. Z Janem Pawłem II. Stare dady nie chcą słuchać Radia Maria, a młodzież słucha, bo teraz są takie przemiany. Słyszeliście Państwo, do kościoła wracają, ludzie są zagubieni. Szukają pocieszenia. Ludzie dzisiaj pogubieni, to są własne sieni. Alleluja. Thank you.
Radio Kącik. Matka Jezusowa w Kanie Galilejskiej wskazuje na Syna i mówi do sług uczty weselnej: cokolwiek On wam powie, to uczyńcie. Wszyscy razem oddawajmy naszemu Panu Jezusowi. On jest królem. Hej! Piękna melodia. Wspaniała. Wywyższać go